Siemaneczko w biały dzionek, z tej strony Piotr Kobiałka, zwany Nieciem Czarodziejem. Dzisiaj chciałem wam pokazać nową maszynkę zrobioną na serwerze testowym. Postanowiłem zrobić to na serwerze testowym, dlatego jeśli by mi nie wyszło, to nie musiałbym tracić super dużo czasu na survive, tak? A tutaj zawsze wszystko idzie poprawić, wszystko łatwiej zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc chcę dziś wam pokazać troszkę inny mob spawner. Zresztą widzicie po tytule. Gdzie on jest? Where are you? To jest właśnie mob spawner. Zrobiłem to wysoko, bo na naszym serwerze będę go robił wysoko, żeby uniknąć spawnowania się potworów w jaskiniach. A wiadomo, to jest na maksymalnej wysokości. Dach jest na wysokości 252 klatek. Także jeśli będę tam gdzieś w pobliżu stał, to potwory będą się spawnować tylko właśnie w moim mob spawnerze, a nie gdzieś tam pod ziemią. Lecimy do góry, pokażę wam co i jak. Jest to ciut inny mob spawner, zawsze budowałem całkiem inny i postanowiłem właśnie zbudować jeszcze troszkę inny mob spawner. Zobaczymy, czy on będzie działać. Znaczy działa, tu na pewno działa, a w najbliższym czasie będę go budować na naszym serwerze. Także tu są dwa levele. Ogólnie prawdopodobnie będą gdzieś tu schodki, będziemy tu wchodzić, stawać tutaj i jest tak. Jeśli będziemy chcieli, stamtąd spadają potwory, jeśli będziemy chcieli zbierać XP, to będzie zamknięte, tak? Tak jak teraz, potwory będą spadać. Jeśli zdecydujemy, że chcemy tylko zbierać staw i te rzeczy, nie chce nam się stać, wiadomo, otworzymy to, otwory już nie będą się tu zatrzymywać, będą bezpośrednio spadać tu. Tu będą zbudowane kolektory, jakieś skrzyneczki i to się wszystko będzie się tu zbierać w tym miejscu. No wiadomo, każdy umie kolektory i tak dalej budować, nie będę wam tu pokazywał, nie będę zawracał dupy. Chodzi o to, żeby właśnie ale zobaczyć, o co mi, jaką miałem ideę, jaki pomysł miałem. To jest bardzo proste, każdy umie takie raczej rzeczy zrobić, tak? Podłączone do dwóch, dźwigni mogą być do jednego, ale mogę się bawić. Pyk, pyk, pyk i potwory powinny spadać, ale nie wiem czemu nie przestały spadać. Teraz wam pokażę. O, właśnie spadł. Spadł bezpośrednio na dół. Widzicie? Creeper spadł. Jeśli będę chciał, to go zabiję, zbiorę XP, jeśli stwierdzę, że nie chcę go zabijać, zrobię w taki sposób. I wydaje mi się, że poczekalnia powinna być tutaj, że jesteśmy, powinniśmy oddaleni być więcej niż 24 klatki. Jest, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 11. No tam troszkę dalej musimy być oddaleni. Mój spawner ja wam pokażę. Zamiast ścian, troszkę głośno. Zamiast ścian zrobiłem półbloki. Półbloki działają na ciemność tak samo jak ściany. A w razie czego, jak będę chciał zobaczyć, co się dzieje w środku, czy coś się zablokowało, czy coś się popsuło. Bo widzicie, spadają bezpośrednio. Pokażę wam tutaj. Zatrzymują się. Jak chcę, to zabijam. Mam XP. Jak nie chcę, zrzucam na dół. I spada na dół. Tak, tu zbieramy znowu. Wrócimy do tych półbloków. Półbloki właśnie zatrzymują światło, a jednak i tak widać, co się dzieje. Wyraźnie widać, że w środku są potwory. A chyba Enderman się tu zespawnował, tak, Enderman. Widzicie. Teraz podążają za mną, ale normalnie będą spadać. Teraz wam pokażę od środka, jak to wygląda. Na każdym levelu widać, że są potwory.
wciąż się spawnują pomimo to, że są luki. W środku jest kompletnie ciemno. I pokażę wam całą ideę, jak to jest zbudowane. Wejdę od góry, żeby to miało sens. Bum. A to teraz jest światło. Świetlimy tu troszkę. Także pokoje tak wyglądają. O. Są zrobione na trzy kratki do góry, tak żeby Enderman mógł się tu zespawnować tak samo. Także raz, dwa, trzy, czwarty to jest dach. I mamy takie luki. Luki muszą być tak skonstruowane, że jeśli potwór zdecyduje się i spadnie na dół, spadnie na następny poziom. Także czy tu spadnie, to spadnie na ziemię, nie spadnie bezpośrednio na dół. I tak sobie chodząc. Oj, pająki sobie tu chodzą. Muszę zlikwidować pająki. Tak sobie chodząc po brzegach spadają. Ogólnie praktycznie jest taki sam. Te trzy levele są takie same. Następny level jest mniejszy o dwie kratki z zewnątrz. Tak jak kolejny level. To było dwie kratki mniejsze. Kolejny level jeszcze mniejszy. Widzicie, że potworów jest dosyć dużo. Ten pokój jest już naprawdę mały. A stąd już spadamy w dół. I albo zatrzymujemy się tutaj, potwory się zatrzymują tu, my je zabijamy i zbieramy XP. Jeśli nie chcemy XP, potwory, otwieramy skrzynki, potwory spadają na dół i znajdują się tutaj. Tu będą hopery podłączone do skrzyni. Jak to się nazywa? Także pomysł jest prosty. Pokażę wam, ile kratek na ile kratek jest ta pierwsza. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć na sześć kratek. Trochę by się światło przydało. Tu mamy raz, dwa. Znaczy tu jest o cztery w bok. Ile będzie cztery? Trzy więcej. Trzy więcej, tak, bo to, że znaczy raz, dwa, trzy, cztery. A jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a 12. Tu jest 12 kratek. A to tam błąd zrobiłem, bo to powinno być o dwie kratki. Także 6, 12 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 1, 2, 3, 4, 15. Coś mi nie pasuje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. 16 kratek. I ten najwyższy level jest bez zmian. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 7, 8, 9, 20. Tu już te levele właśnie idą po 20, także macie tu 20, tu 20, tu 20, tu jest 16, tu jest 12 i tu jest 6. Także sam pomysł jest dosyć prosty, a ja tak troszkę inaczej wyglądam. Czekaj, zaraz. Przypuśćmy... Ach, nie mogę wejść. Przypuśćmy, potwór spawnuje się tutaj, schodzi tu, nie spada bezpośrednio, nie dostaje żadnego damage'a. Znowu chce się ruszyć, znowu spada następny stąd. Ma wybór, albo sobie spadnie tu, albo spadnie tu. Przypuśćmy, spada tu. Nie otrzymuje żadnego damage'a. Ponowny spadek. Tutaj, no a tu jak już spadnie z takiej wysokości, to już musi zginąć. Albo zatrzymać się po to, żebyśmy dostali XP. Także
Jeśli wam się podoba... ile potworów. Jeśli wam się filmik podoba, zalajkujcie, zasubskrybujcie. W tej chwili się żegnam. Do zobaczenia do następnego odcinka. Jeśli macie pomysł, co bym mógł zbudować, to zbuduję może. Jeśli będziecie chcieli, zobaczcie, jak sobie radzimy na świecie Survive. Na nas tam pięciu. Tylko, że na Survive zazwyczaj rozmawiamy po angielsku, w języku angielskim, dlatego, że jest trzech nas właśnie z UK, Wielkiej Brytanii. Jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia.